Cześć, siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku oczywiście M-Creek. Tutaj sobie dozbieramy pierw do końca ten... to Sorgo, oczywiście Kurtej. Ja sobie postawię... panel słoneczny. To czemu mam taką kamerę? Dobra, nieważne. Produkcja, generatory i panel słoneczny poproszę. Za 93 tysiące? No i potem pójdę się przespać, jak sprzedam Sorgo oczywiście z kontraktu. Pójdę się przespać. No i będziemy siać rzepak. I może coś na promocji fajnego skoczy. Ogólnie stawiam ten panel słoneczny tylko po to. Znaczy tylko po to. Stawiam panel słoneczny po to, aby kasa już się kręciła, tak? A wiadomo, że jak kasa będzie się zarabiać, no to... No to już będzie trochę łatwiej mi tutaj inwestować w pola. O, to tam co widzieliście. Znaczy łatwiej inwestować w pola. Zostawiam to u sąsiada. Ale on się odkręci sam do słońca, więc... Dobra, tutaj zostały dwa przejazdy. No. Więc kurde, no może być pełny. Może być pełna Waltra. Jak tam kontrakty zobaczymy sobie? Może jakiś fajny kontrakt będzie na Walterkę? W sumie dla Walterki bardziej, o, niż na Walterkę. Nie ma nic ciekawego. Żadnej orki ani nic nie ma. Tylko kultywatorowanie, to mi to tak... Nie chce mi się. No i panel słoneczny postawiony. Zaraz sobie ogarnę... chyba John Deere'a. Żeby Temera rano dosypać. Albo nie, dosypię sobie tym. Tym sobie dosypię, Masejem. Kurde, no zawsze się zablokuje o coś. Za każdym razem. No i jak to u krów wygląda? Krowy. W sumie nie muszę dosypywać. One sobie aż przeżyją. Słomy też mają, więc nie muszę dosypywać im jutro. On ma tam 600... czyli ile? 90 punktów jeszcze. A i tutaj postawiłem sobie takie coś. Takie stogi. Tutaj mam 193 tysiące siana. I 198 prawie słomy. Te stogi są fajne, bo z nich można wyciągać. I patrzcie, że mogę sobie na przykład siano, ok. I tutaj mogę sobie bele i kostkę wyciągać, więc mogę sobie nawet tą za 8000 kostkę wyciągnąć, więc to jest bardzo fajne. Oczywiście pokazuję, że to są jako belki, ale ja będę chyba kostki wyciągał, no bo wiadomo, że kostki robiłem na tej mapie. No to kostki będę wyciągał, chociaż... O, to obojętnie, tak. No. Cena za miód nie ma. Kredytu wziąć nie mogę. Znaczy, no mogę wziąć tam chyba z około 65 tysięcy jeszcze kredytu. I to będzie wszystko, co mogę wziąć z kredytu. I więcej już wtedy kredytu ja już brać nie mogę. A ja chciałem zobaczyć, ile kosztuje młyn, bo młyn chyba kosztuje 70 tysięcy chyba, jak się nie mylę. A młyn by mi się przydał, bo ja mam dużo pszenicy i tą całą pszenicę bym chętnie sobie wywiózł. Ła. I sobie chętnie tą całą pszenicę wywiózł. I przerobił na mąkę. A wiadomo, że jak mąka, no to wtedy i od razu piekarnię kupić. Żeby się już tworzył, hej. Ale młyn chyba 70 tysięcy z tego, co pamiętam. A, jak ze stylu. Czyli ten sezon... A olejarnia? Właśnie, może by olejarnię kupił. Bo ja mam ponad 100 ton rzepaku, więc... Ja mam po prostu... 180. Czyli... Myślę, że jak nas przewinę, to z panelu będę miał sobie kasę. Może będzie mnie stać. W maksie kredyt. I teraz... On się wysypie, czy nie? A, on się wysypuje, dobra, to niech się sypie. On skończył to kosić? Nie skończył jeszcze tego kosić. A ja mogę Sorgo jutro kosić, bo ja nie chcę czasu tracić. Ale chyba mogę Sorgo jutro kosić, z tego co pamiętam. Sorgo. Tu jest Sorgo. Okres zbiorów. Wrzesień, dobra. To ja idę się przespać. Bo ja chciałbym bardzo chętnie już jechać siać. Żeby robota szła na odcinku. I też zobaczyć, czy mogę olejarnię kupić, tak? Damy sobie do 8. Coś wskoczyło.
Właśnie nie wiem, czy to są odsetki od pracowników, czy coś na promocji skoczyło. Ale chyba odsetki od pracowników, tak mi się wydaje. Dobra, jest wrzesień, 8 rano. Szybko promocję trzeba zobaczyć, coś ciekawego. Fast Track i Kinze, dobra. Czyli nic ciekawego. Tylko Fast Track i Header doszedł do Case'a. A ja muszę... Muszę iść szybko puścić tutaj sobie tego. Makarnika, niech sobie sieje już. Niech sobie sieje mój... Moją piękną... Mój piękny niedźwiedź. Nie wiem, co chciałem powiedzieć, ale nieważne. I jak ta moja walterka? Kombajn się wysypał? Wysypał. A Waltron nie daje ile on ma. A bo ja mu sobie chyba odpaliłem, ale to nie wkreśliłem. Dobra. On tu musi i tak przyjechać. 25 ton. Więc on to... Będzie miał tutaj gdzieś tonę tego sorga. Nie no, nie będzie miał nawet pół tony sorga już. Fajną mgła się zrobiła, ogólnie. A i pan Sun jeszcze coś dał? Bo na razie to widzę, że tylko 5000 mi tak ukradł. A ja wiem, czy... Dobra, ja zrąbałem, bo ja ten, mam wypożyczoną... No właśnie. Ale to mi kradnie codziennie coś, tu ileś tam. Także zwróć. Czekaj, 1200. Dam sobie do 9, zobaczcie, czy będę miał kasę. 1260. No, 400 wydało, więc... Niech sobie tam robi powoli. Wiem, że powinien zostać zatankowany, a za ten kontrakt dostanę 6000. A ja mogę... Czekaj. Muszę zobaczyć jedną rzecz, czy ja mogę sobie kredyt wziąć. Znaczy wiem, że mogę kredyt wziąć, ale... Aha, czyli ja mam 66000. Dupa, to i tak mi nie będzie stać na tą olejarnię ze sobą. A ja już nie mam skąd kasy wyszasnąć. Bo ja mam chyba wszystko posprzedawane. Chodzi o maszyny. Nie mody, tylko posiadane maszyny. Chciałbym ukołalić. W sumie nie mam nic zawalenia już, tak naprawdę. Ewentualnie zbierać kamieni. Bo ja kamieni się nie będę bał. Właśnie. Maszynę do kamieni owalę i będziemy stać na olejarni. A wiadomo, że z oleju zrobię sobie... Znaczy z rzepaku zrobię sobie olej, to będę miał dosyć duże kasy. Tu gdzieś obok stała ta maszyna do kamieni. To nie wiem, czy ja sobie trafię to. Nie, tego nie widzę, nie. O, jest! Dobra, trafiłem jednak. Zrobię sobie to, to trochę nierealnie, to. Bo sobie to przeniosę ręką, ale wiadomo. Potrzebuję kasy na olejarnię. Więc muszę tak robić. 24 tysiące sprzedaj. No i dobra, i teraz jeszcze... Oj, zapis. I chyba Jundira wyślę? Albo nie, nie wiem, może Waltra będzie wozić. Zobaczy. I teraz oczywiście pożycz na maksa. 10 tysięcy zostanie. Okej. Okay. Gdzie to się kupuje? Gdzie to się kupuje? Okej, okay, wyłącz i wyłącz. A rzepaku ile mam? 130 tysięcy. Waltra będzie miała co wodzić. Kurszplay zakończył robotę, więc się tepnę tam od razu. I dobra. Kombo niech to sobie stoi. A ja jadę z tym sorgiem. Z tym sorgiem sobie pojadę. Bo siebie to na spokojnie, tam siebie mi nie interesuje. Czy nie tyle co mnie nie interesują, tylko siebie mogą poczekać. Wiem, że fajne nowe pole, więc... Nowe pole właśnie, bo ja tego wam nie pokazywałem jeszcze. Ale to zaraz wam pokażę. Ale pierwszy sobie pojadę z tym sorgiem. Na sprzedaż i będę miał 15 tysięcy na końcu. Wziąłem sobie pana Lesoneczki, no bo wiadomo, zawsze tam jakaś drobna kasa, tak. Na wiatrak mnie nie stać. Teraz muszę i tak
życie z pierwszego do pierwszego, więc jak będzie olejarnia, no to wiadomo, że za olej będę miał kasę. Ile będzie oleju, nie wiem. Ale chyba mam tego autolodzika zielonego. Będę chciał go kupić za 15 tysięcy. Oj! Ale rzuciło. Ja muszę na Johnson Farmer jechać. Czyli ja muszę jak to będzie się jechać na Johnson. Muszę na tu w lewo jechać, czy gdzie było, ale dobra, przejedziemy się autostradą. Motornik sobie sieje już na spokojnie. Mój render nie może nic wypuszczać. Ogólnie tutaj ten teren po lewej sobie będę musiał upiększyć. Ale to później, no bo dodałem sobie krzaki. To co Mafia Solec używa na ozera. I drzewka, więc tutaj sobie na lewo ten dekoruję sobie to jakoś. No bo tak strasznie pusty jest na tym mapie, jakby nie było. A wiadomo, że jak sobie trochę oddekoruję tam parę krzaczków, parę drzewek wsadzę tutaj, to będzie już trochę lepiej wyglądać. Więc nie ma to tamto. No i grzejemy, nie? Dobra, ten sobie tam sieje, niech sobie sieje. Nie patrzę w lewo ani w prawo, tylko jadę szybko. No bo tutaj tak, szczerze mówiąc, to za dużo tych aut nie jeździ. A Waltra będzie sobie na olejarnię wozić. Mój rzepak. Chyba John Deere, w sumie mogę John Deere'a podczepić też. Żeby sobie na dwa wozili. Ale no nie wiem, nie wiem. A da się na Kusplayu takie coś zrobić? Jest rozrobię kombajn, ale... Dobra, nie będę się tu bawił. Dobra, nie będę tego podobał. Daleko na tego Johnsona jeszcze? Ty, bo nie pamiętam, gdzie ten Johnson jest. Czy prosto, czy w prawo, ale chyba w prawo. Tak, w prawo, bo ja już kurde zapomniałem, ty. Bo tu po lewej jest chyba tam, tak, z tego co pamiętam. Nie, bo to tam takie jest, jak to się dawno nie jeździło. Tutaj coś jest. Dobra, jesteśmy na Johnsonie już. Wysypuję te sorgo szybko. Co za pera. Nie dało się uniknąć tego przejazdu. No i dobra, dobra. Za mocno pokazywałem. Nic ciekawego nie ma. Więc dobra, wysypujemy te sorgo. Chyba całe wysypię. Bo ile bym miał? A, 5 ton. Tak nie za dużo. Tak naprawdę to ja zarobiłem za sorgo tyle, co za kontrakt. Ale dobra. Odbierz. Sobie oświeżymy, może jakiś fajny kontrakt fajny. O, jest na 56. Ale nie będę go brał. Nie będę go brał. Ale 25 sobie wezmę chętnie. Więc przyjmij kontrakt i John Deere'a tam wyślę. A ja Walterkę sobie wyślę na gospodarstwo. Stwórz pracę. Przejazd mu dam. No i dobra. Waltra powinna sobie ogarnąć. 22 tysiące, więc spoko. Kredyt nie oddaję. No bo nie przeżyję po prostu. John Deere zaraz? Dobra, ale tego John Deere'a 25. To mi wyjadę kawałek tutaj na asfalt, żeby on się nie zbudował. No i dobra, i... Nie anuluję pracy, tylko muszę kliknąć sobie tego. I przejedź. W sumie od tej strony niech sobie przejedzie. Czemu? Czemu nie może do celu doszedł synek? A przejazd? Tutaj na przykład? Dobra, tutaj możesz. Dobra, palę tego John Deere'a. Mojego. 300-konnego i jadę siać ten rzepak.
przed blokiem. Kurde. Przed domem też mógłby zasieć, ale nie sieje na razie. To się kiedyś zasieje. A ja dosiać na nowe pole, na nowy kawałek. Więc spoko, spoko. Zaczynamy na pole numer 52. I 55 w sumie można powiedzieć też. Bo ta mieza jest przeciągnięta, tutaj ten ruch jest zakopany. Jakby to fajnie zacząć grać. Chyba do tego miejsca, tak mi się wydaje. Na prosto i ogień. Oczywiście jest zresetowany, hektary są zresetowane. Tak, to 0,3 ma dopiero. No to tekstura taka będzie po kultywatorowaniu ciągnięta. No dobra, niech jest. Bo pewnie trawy gdzieś tam złapałem z początku. Czemu 9 metrów? To mało się. Co tu się zrobi? Nie wiem. A, bo ja miałem po tym. Po tym kółku jeszcze z GPS-a. No dokładnie po tym samym kółku, co w 19 używam go. Tego i za Trailera, tylko że tutaj 9-metrową wersję używam, a nie 6. 9 wziąłem dlatego, żeby szybciej szło. No a tutaj widać, tutaj w poprzednim odcinku był chyba ten kawałek, albo to jeszcze w poprzednim odcinku. No i plan jest zasieść tak. Mapa. Żeby wam pokazać dokładnie. Tutaj rzepak, tutaj na tych trzech polach rzepak. Tutaj te dwie pszenicy. I tutaj jęczmień. Więc zasiania trochę mam. I teraz muszę szybko sobie ogarnąć tego. Dojadę do końca i ogarnę moich cosplayów. Waltro dam na olejarni, żeby dostarczała. Dobra, i tutaj co drugi przejazd, myślę. Będę sobie szedł. I teraz... Dobra, John Deere w sumie ważniejszy. Bo on będzie kasę zarabiał. Więc jest ważniejszy. Stwórz pracę, oczywiście CP prace polowe zrobimy. Pozycja na polu, walniemy sobie... Może być i tu. 41,9 sobie walniemy. Jedno na obrocie zrobimy, dobra. No dobra, no niech sobie jeździ, żeby był tak. Niech się przyda do czegoś. Dobra, jedź pan! Dobra, i teraz jeszcze szybko Waltra ogarnąć. Tylko ja tak nie zrobię, chyba muszę się przejść po nim. Tak sobie myślałem, że tam przyczepy stoją. Wiedziałem, że tam przyczepy stoją. No dobra. W sumie one są większe te przyczepy, więc nawet będzie lepiej. Żeby sobie Waltra na dwie przyczepy jeździła. No ta figurka ma 20, a tam chyba 9 ton. A te dwie będą miały razem więcej. Bo one mają po 18, więc 30 tam 5 ton chyba będą mieli razem. A ja złapię rzepak. Powinienem złapać rzepak już. Tak. Pszenicy mam 130 ton. Więc na mąkę jakby to wszystko przewieźć, to też by było dobrze. Ale no nie mam. I dobra, dawaj. 18,5 tony ta przyczepa ma. Ale z Waltra trochę sobie tutaj pokursuje. Dobra, syp. Dobra. Pierwsze 36 ton wywiezione. Nasze John Deere z tą przyczepą na to, ale dzisiaj jednak Waltra. Stwórz pracę. Nie na przejazd, tylko na... CPS. Może załaduj i dostaw. Farma obi, rozładunkowa to jest... Nie przędzalnie, nie farma, pasze zboże, silo zboże, wiejski tartak, kruczarka, młyn zbożowy. Olejarnia mi znajdź. Jest. Zacznij pracę. A jest samodostać? Jest. Dobra.
Johnson, Farma Obi. I teraz znowu wszystko muszę przeskoczyć. O, jest olejarny. Zacznij pracę. Czemu nie możesz dotrzeć do celu, przyjacielu? Zadałabym koła tutaj, no i tak. Nie wiem, dobra. Coś mi ten kurs ten nie chce działać, więc zrobimy zwykły przejazd po prostu. No! Ktoś mnie tu zaraz strzeli. Komuś coś wyłączyłem przez przypadek. Przejazd znowu. Chyba siewnik sobie wyłączyłem przez przypadek. Tak. Bo myślałem, że mam tego, że mam walczyć z oznaczonym, a jednak miałem kornika. Przez przypadek sobie wyłączyłem go. No dobra. Grzej tutaj dalej i ja jadę siać. No, ten ma 90% już zrobione, więc okej. Zobaczymy, zobaczymy. Fajnie, jakby już stuwa wyskoczyła. Wtedy bym sobie go zatrzymał. Oczywiście przyjmę sobie ten kontrakt i powiem co robi. Ile tu jest 90-100%, dobra. Odbierz. I teraz pracownicy szybko i anuluj pracę. Jest zatrzymanie, jest zatrzymanie, dobra. No i sieje sobie ten rzepaczek na spokojnie. Ile zasieje, tyle zasieje. No, o kurde, już 22 minuta, to trzeba siać. No to dam, to dopiero pół hektara zasiałem, więc nie ma za dużo zasiane. Ogólnie do tego Jundiera mogłbym kupić już w sumie tego siewnika, co mam na tym. A ten już dojechał? Nie, no warto coś. Co mi tutaj działać? Postawię sobie tak na tym przejazd. I tutaj teraz powinna zwykła tekstura łapać siewy. Na pewno. Wiedziałem, i to tak będzie porąbane, ale gdzie tak będzie bałowane? Wszystko w sumie. Czemu mi ta waltra nie chce działać? Serio? Bo stała na tym? Jakie gówno! Nie no. To ciężko to widzę. Bo ona stała sobie na polu, a nie na trawie i dlatego nie mogła ruszyć tym, no, to bez sensu, nie? CP prasę polową prawie nie pola, dobra, to ma przejeść, ja zaraz cały mogę. No i sieje sobie ten rzepak, ile zasieje, tyle zasieje. No i kolejny M-Click będzie za miesiąc, więc trochę sobie poczekać na kolejny odcinek. Ale ja za to nie mogę. Fezum się 2 razy w tygodniu pojawia i tak ma być. Do zakończenia Fezbruna, tak? A później jak się Fezbrun zakończy, wtorek prawdopodobnie będę miał wolny. No bo w czwartek chciałbym wrócić z serią. Na czwartek chciałbym wrócić z serią. Z Eltraka, tak. Albo z Amerykanów. No to fajna odskocznia była. Niż tylko farming. Myślę, że jak będzie niestandardowo się odcinek pojawił. Myślę, że chyba raz na 2 tygodnie sobie wybrałem odcinki dodatkowe z tamtej serii. A tak to będę chyba pchał w czwartki. Co ja mogę w czwartki pchać w sumie, co drugi tydzień, żeby było. Może jakaś 15, mazowiecka polana, żeby dokończyć ją. Bo tam dużo też tej mazowieckiej polany nie dostanie.
Teraz po zakupie kombajnów, tam parę pół tylko zostanie i w sumie może jeden ciągnik z ciemnikiem dokupić większy i to tyle, tak. Więc tam za dużo roboty nie będę miał na dokończenie tej mapy. Więc tak trzeba będzie zrobić. Dobra, łatwo dojechałem, więc ja sobie na spokojnie muszę ogarnąć punkt. Ten rzepu. Albo dobra, już idę szybko go ogarnąć, żeby sobie już tutaj się wszystko na spokojnie produkowało. A ja mam wysyp na... Na jaką stronę? Gdzie to jest? Na lewo. Czyli muszę w tą stronę skręcić. A, trochę za daleko pojechałem. Mogę tak 2 cm bliżej stanąć. Wtedy by nie miał problemu. Dobra. A da radę dwa? Da radę. Dobra. Mi się podoba. Dawaj sobie to, pan. Bo ja nie wiem, jaki ten olejarnia ma naprawdę zasyp. Ale zaraz zobaczę. Ale chyba duży z tego, co mi się wydaje, bo ja... Tak mi się wydaje, że on ma duży. Tutaj. Rzepak. O. 100 ton będzie miała na pewno. A ja mam 128. Kurde, już chciałem przez F11 zepnąć tę gospodarkę, żeby to szybko ogarnąć ten transport, ale nie, to jest odcinek. Nie wolno. Dobra, teraz ogarnęła, bo była kołem na asfalcie, więc... Tam wózek sobie rządzi, ale niech sobie stoi. A ja idę siać dalej. Moją 6R John Deerekiem. 30 tysięcy, teoretycznie mógłbym trochę oddać do banku, ale nie będę oddawał na razie, mogę to tak widać. W sumie można powiedzieć, że cisnę tak od pierwszego do pierwszego, jakby nie było z tym kredytem. Tyle w banku było 1 400 000 w sumie kredytu. Weź pan to spłać, nie? Spłacić jak spłacić, ale... Ale w sumie codziennie potrzebuję czegoś nowego, jakby nie było na gospodarkę. Żeby odcinki nie były nudne i staram się, żeby coś kupywać, ale no już nie mam z czego kupywać, no bo kredytu nie mam. Więc musiałem kupić tą olejarnię, bo... To też w sumie taka na spontanie trochę decyzja z tą olejarnią, ale... Zobaczcie to, że rzepak jest za 2500. No nawet nie. 2300 dzisiaj. A olej rzepakowy jest za... Właśnie zaraz muszę zobaczyć za ile. Chleb, mąka nie. A u miód jeszcze zobaczę. Za 2800 jest dzisiaj, 50. A jest za 3400 i najwyższa cena ma być w styczniu. Albo marzec, coś takiego. Ale olej rzepakowy jest za 5700, więc... I w grudniu ma być cena, więc... Listopad, grudzień. Więc w listopadzie, czyli za 2 miesiące już będzie... Pierwsze 108 euro. Na listopadzie wiadomo, że nic siać nie można, więc... Ja sobie ten olej sprzedam. Bo raczej listopadowego odcinka nie będę robił. Właśnie, kiedy jest przyjęcie do sprzedaży. Też listopad, grudzień. Więc listopadowy odcinek jakbym ze sprzedaży zrobił sobie pszenicy i oleju, myślę, że spoko. Oleju bym miał tam 10 tysięcy litrów, więc no spokojnie. Dałbym radę to jakoś ogarnąć. No, ale na razie sobie sieję. Chyba to tylko dosieję tutaj te moje dwa te paski i tyle. Bo jest już 30 minuta prawie. Dosieję tylko te paski i będę resztę poza odcinkiem sobie siał. Oczywiście bez poprzeczniaków, bo na końcu sobie zrobię kółko z poprzeczniakiem. Czy Waltra już dojechała? Waltra dojechała. Sprzedałoby się też ten rzepak szybko nasypać i wysłać ją z powrotem na olejarnię. Żeby sobie już jechała. Tak trzeba by zrobić. Z
którym się poprzecznik zostawiał, to też bym dał radę, ale ja wolę sobie na dobre pół siewnika zostawić poprzecznik, bo wtedy wiem na pewno, że jakby coś nie wyszło, to na pewno Żyda nie zostawię, tak? Jakbym czasami gdzieś za późno opuścił. Wtedy mam pewność, że na pewno zagarnę to. No i dobra, siejemy i dawaj szybko ten rzepak. Incytujemy. Tu jeszcze trzy kursy są z tym rzepakiem, znaczy oprócz tego jeszcze dwa, no to... To trochę sobie jeszcze pojeździ, Walterka. Może nawet na odcinku się uda to wywieźć, też nie wiem. No i wtedy jak już będzie rzepak, mogę jeszcze nawet produkcję sobie zobaczyć, ile już jest oleje zrobione. Oczywiście przechowywanie, 33 litry oleju już jest zrobione, więc spoko. O, ten pług mi chodziło. Coś za stoi, 9-metrowy. No ja bym sobie kołami na ten asfalt, no bo jednak jak wtedy na asfalcie nie miałem pług. O, tak, jak będzie stać, to on już sobie ogarnie Waltra. No i zrobimy sobie przejazd. Olejarnia jest tu, więc sobie puszczę go tutaj. Ktoś się zablokował i to pewnie makornik. No jak... To tak nawet mocarny. Łapie zobacz. Ale. Cyk. 30. Ale. No już jej wrócił. Elegante. To tyle. Na razie. Pa.